dziewczyny, to był bardzo ciężki wyścig, jak widać po efektach końcowych, tak? Daliście z siebie dużo, dałyście z siebie dużo. To jest trzeci czas eliminacji. Także jaką macie taktykę, obierzecie na finał? Rozumiem, że wszystkiego dowiedzieć się nie mogę, ale chociaż coś. Damy z siebie 120%, na pewno poruszymy mocno, żeby cały czas być w stawce, liczyć się. Wszystko wyjdzie podczas biegu, to jest hala, mogą być przepychanki, mogą być różne rzeczy się zdarzyć, na pewno będziemy biegać na maksa, publiczność pomoże i będzie dobrze. Na pewno tanio skór nie sprzedamy. Mówiłyście właśnie, że Jamajki bardzo naciskały w tym biegu eliminacyjnym. Czy to jest bardzo taki motywujący do szybkiego biegu element, czy raczej ta irytacja wzrasta i łatwo o dekoncentrację? Nie, tak naprawdę jeżeli ścigamy się jak równy z zawodniczkami obok, to staramy się, to nas tak pcha do przodu, żeby dać z siebie te 120% i żeby nie dać się czasem wyprzedzić. A jeśli chodzi o taktykę, jak to wygląda? Czy pierwsza i ostatnia ma najgorzej, czy inaczej rozkładacie siły? Każda daje z siebie 100% i nie ma tak, że jedna zawodniczka daje z siebie mniej, druga więcej. Tak naprawdę każda ma swoje zadanie, no i chcę wykonać je jak najlepiej. Thank you very much. We've just been talking to the Polish team that got to the finals of 4x4 relays. The girls are satisfied, very satisfied with the result. They came the third on the third place in the qualifications, so they think they will try to do their best in the finals, and they will run in 120%.